Wyciągnąłem się na łóżku i patrzyłem bezmyślnie w sufit. Następnie wstałem i sporządziłem szczegółowe notatki z ostatnich wydarzeń. Było tego sporo, więc pracowałem długo i natarczywie. Kiedy skończyłem, czułem się jeszcze na tyle dobrze, że rozwiązałem 2,5 krzyżówki z ostatnich numerów przekroju. Wciąż jednak nosiło mnie po dziupli coś, czego nie mogłem sobie dobrze uświadomić. Wiedziałem tylko, że muszę natychmiast stąd wyjść. Wiedziałem tylko, że tam musi się coś dziać, że to coś dzieje się beze mnie, że tego nie zobaczę ani jutro, ani pojutrze, ani nigdy. A jeśli nie zobaczę, rozumowałem, to się nie zdarzy. Bo czułem to, wszystkie zdarzenia miały silny związek ze mną. Grałem w tym wszystkim odpowiedzialną przed tobą, czytelniku, rolę stymulatora, animatora, katalizatora i akumulatora wydarzeń, jaki opisuję dziś. A opisuję, bo tęsknię za tym jądrem Piskiej Puszczy, za tym bajkowym światem, za rytmem życia wielu serc ożywionych wspólnym celem bycia tu i teraz. To pomyślawszy, wstałem, Holender jak najszybciej, i wylazłem, uderzając nosem w noc gwiaździstą. Najpierw popatrzyłem do góry. Cisza, gwiazdy, niebo jasne. Jakiś migocący punkcik, nieco większy od innych, zwrócił na chwilę moją uwagę. Satelita, pomyślałem, bo punkcik jakby się poruszał. Teraz popatrzyłem w dół, na metrowy na razie kopiec Wajdy. Nagle wstrzymałem oddech. Wyraźnie usłyszałem cichy warkot silników. Raz, dwa, trzy, cztery, liczyłem w myślach. Cztery samochody, najprawdopodobniej ciężarowe. Były coraz bliżej, a ich miarowy szum dochodził z czterech różnych stron. Minął jakiś czas i przekonałem się, że miałem rację. Z czterech stron polany, tyłem, jechały cztery ciężarówki wywrotki powyżej burt napełnione piaskiem. Cały czas tyłem zbliżały się do środka polany, aż wreszcie ich tylne klapy utworzyły kwadrat, w środku którego znalazł się kopiec Wajdy. Nadany przez jednego z szoferów sygnał, skrzynie wywrotek poszły powoli w górę i 24 tony złotego piachu spoczęły na mizernym dotąd pagórku. Wozy ruszyły do przodu, odjeżdżając w kierunku lasu, a pagórek stał się w jednej chwili górą. I to całkiem wysoką. Dlaczego tak? Dlaczego po nocy? Dumałem, ale nie zdążyłem znaleźć odpowiedzi. Bo warkot oddalających się wozów zmieszał się z warkotem nowych, nadjeżdżających. Scena poprzednia powtórzyła się co do najmniejszego drobiazgu. Czułem w tym jakąś rytualność, wielki zamiar. Jeszcze czterokrotnie wywrotki nadjeżdżały, z sześciotonowym ładunkiem każda, aby wypluć go na kopiec i odjechać w górz. W blasku księżyca ujrzałem naraz wielkie, silne ręce, które ktoś zatarł z ogromnym zadowoleniem. Lecz nie widziałem niestety, kto tak zatarł ręce. Lekarze. Pozornie ośrodek spał snem kamiennym. Powtarzam, pozornie. Wędrując od domku do domku, szybko przekonałem się, że nie spał prawie nikt. Zewsząd dochodziły odgłosy ważnych rozmów, prowadzonych czasem szeptem, a czasem głośno, bez owijania w bawełnę. Tak właśnie, bez owijania w bawełnę, rozmawiali lekarze ze znanych telewizyjnych seriali. Była to trójka ludzi, doktor Ewa, doktor Bognar i doktor Kilder ze Stanów Zjednoczonych. Doktor Kilder mówił jak wszyscy obecni tu cudzoziemcy głosem Jana Suzina i bezbłędną polszczyzną. Przykro powiedzieć, ale zajrzałem przez okno. Pani Ewa siedziała między mężczyznami w pozie swobodnej, zgoła nielekarskiej, a wyraźnie ubiegający się o jej względy mężczyźni prowadzili ostrą walkę o dziewczynę, próbując kolejno zaimponować jej swoimi osiągnięciami w pracy. Dodam jeszcze, że pito koniak, a jedzono czekoladki. Wyrostek robaczkowy to ja robię z zamkniętymi oczami. Tyłem do stołu operacyjnego, tylko lewą ręką, a wszystko trwa razem z szyciem 9 minut. Strzelił doktor Bognar. Brawo! Klasnęła w dłonie zachwycona doktor Ewa. Nie to, co u nas na wsi. Pan jest prawdziwym fachowcem, panie Bognar. Wiele się można od pana nauczyć. Popatrzyła zalotnie na zadowolonego z siebie pierwszy raz od czasu zakończenia serialu doktora. To jeszcze nic, zaczął Bognar, ale nie skończył jak na razie.
U nas w klinice, przerwał Kilder, mieliśmy taki przypadek. Zgłosiła się bardzo zamożna milionerka, której na skutek szoku nerwowego powypadały wszystkie włosy. Doktor Ewa instynktownie podrapała się w głowę. No to co? Prowokował Bognar. Wielkie rzeczy. No nic, mówił spokojnie Kilder. Spytałem tylko, jaką chciałabym mieć fryzurę w przyszłości. Odpowiedziała, że od dawna marzy o końskim ogonie. Na sygnale udałem się karetką do stadniny koni w Teksasie i wróciłem z ogonem rasowego Araba, zresztą klaczy, w kolorze gniadym. Ogon ten transplantowałem pacjentce natychmiast. Organizm pokonał barierę immunologiczną bez najmniejszego trudu, a zachwycona takim obrotem sprawy milionerka wyszła za mnie za mąż. Następnie rozwiodła się i zostawiła mi pół swojego majątku. Dlaczego najpierw wydała się za pana, a potem rozwiodła się z panem? Spytała zaciekawiona doktor Ewa, przysuwając się wyraźnie w stronę przystojnego Amerykanina. Ponieważ w ten sposób uniknęła wysokiego w naszym kraju podatku od darowizny, wyjaśnił Kilder i uśmiechnął się szeroko. Doktor Bognar poszarzał jakoś na twarzy i w zamyśleniu zajadał czekoladkę po czekoladce. Na koniec wypił łyk koniaku, westchnął i powiedział: ten efektowny przypadek, jaki się zdarzył szanownemu koledze, ma jeden nieprzyjemny i dwuznaczny aspekt natury moralnej. Wszyscy zamilkli. Ja nigdy nie ożeniłbym się z kobietą dla pieniędzy, ciągnął mentorskim tonem Bognar. Dla mnie małżeństwo jest rzeczą świętą i zawiera mnie tylko w wypadku głębokiej miłości i szacunku, które odczuwam dla aktualnej partnerki. Doktor Ewa przysunęła się do Bognara z wyraźnym zainteresowaniem tą niespodziewaną, zgoła pozamedyczną teorią. Miłość jest dla mnie rzeczą poważną. Jestem świadom praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny. Świadom praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, powtórzyła za nim piękna lekarka z prowincji. Ja też jestem świadom, bronił się Kilder. Jestem bardzo świadom, ale nie mogłem odmówić starszej kobiecie w ciąży. Nie mogłem jako lekarz, jako człowiek. Też racja, szepnęła doktor Ewa. To zupełnie zmienia postać rzeczy, dodała, przysuwając się teraz w kierunku wybitnego amerykańskiego chirurga. Pozwolę sobie być innego zdania, upierał się Bognar. Zresztą co kraj, to obyczaj, dodał złośliwie. Kilder uśmiechnął się tylko i nie powiedział nic. Popatrzył głęboko w oczy siedzącej obok kobiety. Doktor Ewą miotały sprzeczne uczucia. Podobał się jej amerykański kolega po fachu, z drugiej jednak strony żal jej było krajowego kolegi, w końcu rzetelnego fachowca i człowieka bez zarzutu w sensie moralnym. Na szczęście rozważania jej przerwało mocne pukanie do drzwi. A to kto? Zaniepokoił się Bognar. Ja, dał się słyszeć piskliwy kobiecy głos. Jaka ja? Spytała doktor Ewa. Nie wiem jak wy, koledzy, ale ja przyjmuję tylko w poniedziałki, środy i piątki, od 14 do 16. Ach, może to nagły wypadek? Poddał myśl polski lekarz. Proszę wejść, rzucił. W drzwiach stanęła pani Eliza, wymęga zarawiejska. Włosy miała rozwiane, twarz skurczoną przerażeniem. Ewa, Ewuniu kochana, nieszczęście. Stało się coś przerażającego, okropnego. Ja nie umiem sobie z tym poradzić, a on tam sam cierpi, siedzi i cierpi. Cierpi i płacze, płacze i krzyczy, krzyczy i tupie, tupie i denerwuje się. Denerwuje się i złorzeczy i przeklina, przeklina i szlocha. Kto, na litość boską? Spytał wreszcie rzeczowo Bognar, przerywając wyczerpującą i tak relację pani Elizy. On, powiedziała po prostu. Wiem, domyśliła się doktor Ewa. Pan Sułek. Pan Sułek jest, wyjaśniła kolegom, narzeczonym mojej przyjaciółki. To jest moja przyjaciółka, Eliza Wymęga Zarawiejska, dokonała prezentacji. A to, pozwól Elizo, moi koledzy. Jeden Polak, a ten drugi to Amerykanin. To świetnie, prawda? Ucieszyła się pani Eliza. Być może potrzebna będzie jakaś zagraniczna interwencja. Co z nim? Spytała lekarka. Źle z nim, bardzo, westchnęła dziewczyna. Jest taki nieobliczalny, taki wesoły, taki wspaniały i taki dziecinny. Właśnie wsadził sobie fasolę do nosa i klops. Ile lat ma denat, przepraszam, pacjent? Spytał doktor Bognar. 17, powiedziała pani Eliza, opuszczając wzrok.
I to jest... Bognar przyjrzał się lepiej panie Lizie. Pani narzeczony? Nie, no nie zupełnie, to znaczy kuzyn chyba, albo nawet brat, a może siostra. A już wiem, cioteczny brat i przyjaciel, plątała się kobieta. A jaka to jest fasola? Spytał polski specjalista. A jaki to jest nos? Spytał amerykański lekarz. A która to jest dziurka? Spytała całkiem niepotrzebnie doktor Ewa, chcąc za wszelką cenę dodać sobie powagi w oczach wybitnych kolegów. Fasola typu Jasiek, dziurka prawa, patrząc mu w twarz. To znaczy jego lewa, zauważyła szybko lekarka. A nos, no, duży, jakby to powiedzieć. Najlepiej niech pani narysuje, zaproponował Kilder. Dobrze, zgodziła się wymęga. Chwyciła długopis w dłoń i wysuwając koniuszek języka, zaczęła rysować okazały nos swego chłopca, zadarty w początkowej fazie do góry, aby następnie opaść dziwnym hakiem w dół i ponownie wznieść się dumną, strzelistą świecą ku górze.